Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, ostatnio jemy dużo smażonego i dzisiaj też będzie przepis właśnie ze smażonym ciastem takim. Dlatego, że byłam ostatnio na tych jarmarkach i tam próbowałam paru rzeczy. I teraz Wam powiem tak, oprócz tych churrosów, które już robiliśmy, zrobimy dzisiaj langosza. Langosz to takie spolszczone. Jeżeli jak wpiszecie sobie w wyszukiwarce langosz, to oczywiście Wam wyskoczy. Na przepisowni też jest przepis. Na Cookidoo jest też przepis, ale musicie sobie przestawić język na włoski. Ja byłam przekonana, że jest to danie pochodzące z Węgier, ale no, przełączyć, żeby znaleźć go, to trzeba przełączyć sobie na język włoski. I teraz tak, tu we filtry, pamiętajcie, wchodzicie w filtry, tam macie języki. I teraz w Thermomixie mamy langos, jako langos typowo włoski przepis. Jak sobie przetłumaczyć? Wstawię Wam filmik, bo to jest naprawdę bardzo proste, ale ja będę sobie tu korzystała z telefonu drugiego, z tłumaczenia. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Poziom trudności łatwy, czas przygotowania godzina, całkowity 5 godzin i tu macie wszystkie składniki, sposób przygotowania. Słuchajcie, naprawdę bardzo łatwo to się robi, tylko no wtedy musicie korzystać. Tu mamy tak. 260 czegoś tam po włosku, ale ja znając sobie swoje tłumaczenie, wiem, że to ma być 260 gramów wody, tak? Czyli, no jeszcze to aqua, no to jeszcze jakoś sobie przetłumaczycie, tak? Ale potem zaczynają się schody. Czyli wlewamy 260 gramów wody. Czekajcie, bo z wrażenia zaraz tu jak chlusnę. Jest. Teraz lecimy krok dalej. Tu jest 10 czegoś tam fresko. Ja wiem, że to są drożdże. Kochani, taka jestem inteligentna, że sobie tu patrzę w tłumaczenie i wam, będę udawała Wam, że wszystko rozumiem. Nie, to są żarty. Ja mam tłumaczenie na telefonie, dlatego wiem. Oczywiście ja rozumiem, że są tacy specjaliści, którzy naprawdę potrafią sobie przetłumaczyć to bez niczego, bez tłumaczy. Ale ja niestety do nich nie należę. Teraz dalej. No, na obrazku mamy pokazane, więc to akurat nie trzeba tłumaczyć, że trzeba nałożyć sobie pokrywę z miarką. I tu mamy 3 minuty 37, obroty 2. Więc słuchajcie, te kroki akurat z ustawieniami temperatury i tak dalej, no to raczej niekoniecznie trzeba tłumaczyć. No to teraz tak, drożdże nam się mieszają z wodą. Nie będę Was tu trzymać 2,50 aż... tylko ja sobie tu już, no właściwie nie mam co ogarniać, ale zaraz wracam do Was i będziemy gotować dalej. No i tu mamy wstępnie rozpuszczone drożdże w wodzie, więc no nic atrakcyjnego, kochani, ale lecimy dalej. I tu mamy co? 550 gramów mąki. I teraz, ja sypiąc już Wam mówię, tu mamy mąkę typ 0. Teraz tak, mąka typ 0, to naszym odpowiednikiem, to jest oczywiście mąka pszenna, z tego co wyszukałam sobie w internecie, mąka typ 0 to jest odpowiednik naszej też mąki 550, bo to chodzi o stopień rozdrobnienia, czekajcie, lub taka mąka typowo do pizzy. Ja akurat mi się udało taką znaleźć i tu praktycznie po polsku nic nie ma, więc to jest jakaś, nie wiem, włoska czy jakaś. Więc albo stosujecie mąkę typową do pizzy, albo nasz odpowiednik mąki 550. I tu mamy 20 czegoś. Już Wam mówię 20 czego? 20 olejku arachidowego. No ja niestety olejku arachidowego nie mam. Użyję nasz polski rzepakowy. 20 gramów. Muszę tutaj się skupić. Dobra. I tutaj lecimy 10 gramów soli, tak? Należy upewnić się, bo wiecie, to jest sól, dobra, sól. Tak, 10 gramów soli. Bo to wiecie, jak ktoś nie umie sobie przetłumaczyć tego, to później wystarczy jedna literka przekręcona i wyjdzie nie wiadomo co. Dobra. I lecimy. Zamykamy znowu. Mamy pokrywę i miarę
chusteczkę i tu mamy kłos. W moim przypadku, w przypadku kłosa, ściągamy tą miarkę. No i tu nam się przez 3 minuty wyrabia ciasto. Teraz tak, co do wskazówek, bo przeczytam Wam wskazówki. Gdy ciasto jest zbyt miękkie lub zbyt twarde, dodawaj po trochę mąki lub wody i wyrabiaj znowu przez 30 sekund. Ciasto musi być elastyczne. To już wiemy. Teraz tak, przekładamy to nasze ciasto do dużej miski i formujemy z niego kulę. Przykrywamy folią i zostawiamy do wrośnięcia na 3 do 4 godzin, słuchajcie. No i teraz ja już Was nie będę męczyła, bo tak, ciasto zanim się wyrobi, to też jeszcze ponad 2 minuty. Przerzucę do miski, zostawiam do wyrośnięcia. Kochani, pamiętajcie o promocji na Nowy Rok. Książeczka super gratis, jakbyście mieli kogoś chętnego, za polecenie jeszcze możecie w tym miesiącu dostać super osłonkę z funkcją obierania. A propos tej osłonki, pytacie, tak, ta osłonka stosowana jest na zasadzie takiej jak tamta, ta pierwsza, plus ma funkcję obierania, czyli tamta służy też do osłaniania noży, zarówno tamta jak i ta, do funkcji tego wolnego gotowania, jak i do funkcji gotowania w woreczkach, plus ta nowa będzie miała funkcję obierania warzyw. I za polecenie możecie taką obieraczkę jeszcze w styczniu, widzę, dostać. W katalogu prezentów ona jeszcze jest. Także jak coś, to piszcie, dzwońcie, będziemy tutaj rozmawiać i dyskutować. No to dobra, kochani, widzimy się za jakieś 3-4 godziny. Kochani, moje ciasto wyrosło już, chyba nawet trochę za długo. Powiecie, jak to jest. I teraz co mamy z nim zrobić? Podzielić go na 4. Przygotować sobie pergamin, 4 arkusze pergaminu i ciasto podzielić na 4. O, dobra, ja podzielę na 2 i na razie na 2 arkusze, tak? Bo i tak tutaj będzie ciężko. I teraz tak, te 2 arkusze, znaczy ten kawałek ciasta musimy podzielić na pół jeszcze. Wychodzą nam takie 2 placki. I teraz każdy placek mniej więcej powinien ważyć 100 gramów. Zobaczymy, zważymy. No jest nawet trochę więcej, więc tak, 100 gramów. I teraz muszę się znowu wspomóc swoim telefonem. Aha, średnica jednego placka to jest między 18 a 20 cm. No to powinny nam się 2 zmieścić. I one powinny, no widzicie, ale na pergaminie to jest właśnie takie wałkowanie, niekoniecznie fajne. Lepiej taką deskę sobie wziąć, tą stolnicę i tam wałkować. Można sobie średnicę od razu wyznaczyć. No dobra. I co dalej? I teraz tak, rozgrzewamy tłuszcz. Muszę zobaczyć tu. No, rozgrzewamy tłuszcz. Słuchajcie, ja sobie to rozwałkuję. Tłuszcz się pomału rozgrzewa. I zaraz Wam pokażę, co dalej. Tylko wezmę sobie jednak tą stolnicę, rozwałkuję na stolnicy i poprzekładam na pergamin. Więc kochani, ja rozgrzewam sobie tłuszcz. Mniej więcej wyszedł takiej wielkości placek. I teraz tak, rzucamy go na rozgrzany tłuszcz. No, mój się jeszcze, no jest rozgrzany. I teraz to ma nam się smażyć. Z jednej strony i z drugiej strony sobie go przerzucamy. I na zasadzie takiej jak te poprzednie racuszki, czy tam nie racuszki, tylko jak to się nazywa, churroski, po prostu odwracamy na drugą stronę. W międzyczasie, stojąc tu, możemy sobie zetrzeć ser, bo tak, to smarujemy, słuchajcie kochani, serem żółtym, nie, śmietaną i dajemy na to ser żółty. Są różne, że tak powiem, sosy do tego, można sos czosnkowy, można ser żółty, można jakieś inne. O, niepotrzebnie jeszcze przerzuciłam, ale chciałam zobaczyć. Także tak smażymy do takiego złotego koloru. A ja w międzyczasie wrócę do swojego Thermomixa i pokażę Wam, jak zmielić ser. No i teraz tak, to już mi się dosmaża, a ja, słuchajcie, właściwie to już jest koniec, bo musimy wyjąć z tej patelni rozgrzanej, odsączyć do tego tłuszczu i podawać ze śmietaną i serem. No ale ser sobie chciałabym zmielić. Teraz tak, takie wielkie kostki. Na początek wrzucam, odpalam sobie swoje obroty, na przykład, nie minuty, tylko obroty, na
6, 7 i dorzucam set. Obroty i dorzucam ser. Nie wiem, czy to słyszeliście, bo był mega hałas. Słuchajcie, zajęło to nam 14 sekund. Akurat już ten jeden placek się usmażył. Ser zmielony, śmietana przygotowana. No to kochani, ja już sobie przygotuję tego jednego do spróbowania. Smażę resztę dalej i zaraz do Was wracam. Będziemy próbować. No i kochani, pierwszy langosz usmażony. Mój dostał taki brzuszek. Ale to nic, do środka tu sobie daję śmietanę, tak jak to było na jarmarku. Właśnie albo śmietanę, albo sos czosnkowy, tam były ser, można pieczarki dać naprawdę. Teraz właśnie sobie tak przypominam, z czym to wszystko można jeść. Więc ja pamiętam, że ja jadłam ze śmietaną i właśnie tylko z serem żółtym. O, takie danie. Nie wiem, czy jedliście też kiedyś takie. Moment, muszę przerzucić następnego, słuchajcie, bo tu cała produkcja idzie. Już oczywiście zapach się roznosi, więc wszyscy już ślinotoku dostali. No to próba. Przepychota. Naprawdę. Powiem Wam, ale sos czosnkowy. Zaraz sobie dorobię szybko sos czosnkowy, bo to tylko wrzucam czosnek tak naprawdę. I słuchajcie, jest. Naprawdę przepyszne. Róbcie sobie langosze swoje. Nie musicie kupować. Kochani, lecę, bo raz, że dostaję ślinotoku, dwa, że jeszcze dosmażam resztę placuszków i szybko jeszcze muszę zrobić sosik. Taka wiadomość dla tych, którzy mnie oglądają, a jeszcze nie mają Thermomixa. Słuchajcie, mamy dodatkową niespodziankę przy zakupie Thermomixa. Jak coś to piszcie, to Wam zdradzę co jak, aczkolwiek pewno już wiadomość obiegła cały świat i wszystko będziecie wiedzieć. Buziaki, pa, pa!